Dzisiejsze czytanie z Ewangelii Świętego Mateusza pokazuje nam takie trzy sposoby rozpoznawania, rozeznawania, dochodzenia do tego, co powinniśmy zrobić, co mamy wybrać. Oto święty Józef dowiaduje się, że ta, która została mu poślubiona, a z którą jeszcze nie zamieszkali razem, oczekuje dziecka. Pierwsza rzecz, którą człowiek religijny bierze pod uwagę, to Boże przykazania, to prawo religijne. A to prawo religijne nakazuje oddać ją, Maryję, pod sąd kapłanów, którzy zweryfikują, czy nie doszło do cudzołóstwa. Drugi sposób, którym kierujemy się w naszym postępowaniu, to odwołanie się do tego, co jest dobre albo co jest lepsze. Nieraz tak zastanawiamy się, że możemy zrobić tak albo tak i człowiek szlachetny szuka tego, co lepsze. Józef postanawia nie oskarżyć Maryi, nie poddać pod sąd kapłanów świątyni, ale postanawia wziąć jakby winę na siebie. Postępuje w ten sposób, że oddala Maryję, tym samym narażając siebie i swoją dobrą opinię czy na ocenę ludzką, którzy będą mieć w pogardzie takiego mężczyznę, który to poślubioną sobie kobietę odsuwa. Ale jest także trzeci sposób rozpoznawania tego, co powinniśmy uczynić. To natchnienie, to bezpośrednie przemówienie Boga do człowieka, to pewność, że powinienem jednak zrobić coś innego i taka pewność, że od Boga to musi pochodzić. Taka pewność przychodzi do Józefa poprzez sen, w którym dowiaduje się, że ma przyjąć swoją małżonkę, Marię, do siebie, ponieważ to dziecko, które się poczęło się z Ducha Świętego. Dowiaduje się, co ma dalej czynić z tym dzieckiem. Gdyby nie Boża interwencja, gdyby nie przyjęcie tego, co od Boga pochodzi, można by było skrzywdzić Maryję, można byłoby postąpić w sposób szkodliwy dla siebie, a nie według tego, co Bóg zamierzył od wieku wobec Maryi, Józefa i sposobu przyjścia na świat Syna Bożego. Pamiętajmy o tych trzech sposobach kierowania się tym, co mamy czynić. Prawo Boże, prawo religijne. Dalej, to co lepsze, nie tylko to co dobre, ale to co lepsze, nawet ze szkodą dla siebie. Albo też bezpośrednia interwencja Boga, przekonanie mnie, moje osobiste, że na pewno Bóg chciałby, żeby w taki sposób postąpić. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.